Powiemy o 25-leciu Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, o pieniądzach na boisko przy szkołach w Więcborku i o nowej prezes Szpitala Powiatowego w Więcborku. Ale nasz program rozpoczniemy od kolejnych informacji dotyczących budowy dróg. Dziękujemy wykonawcy, spotkamy się po raz kolejny i mniemam, nie ostatni raz w naszym życiu zawodowym na jednej z dróg, w tym wypadku z Wałdowa do Olszewki. Justyna Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń września w powiecie sępoleńskim. Kolejne pieniądze z Lasów Państwowych na przebudowę dróg powiatowych. Są też kolejne podpisane już umowy na ich realizację. Chodzi na przykład o drogę w kierunku Lutówka-Gaj i w leśnictwie Adamowo. Zarząd drogowy rozstrzygnął także przetarg na budowę drogi Wałdówko-Olszewka. Została już także podpisana umowa z wykonawcą. Spotykamy się po raz kolejny w tak przemiłych okolicznościach i w tym trudzie chwalebnym będziemy dążyć do odnowienia, zmodernizowania, łącznie rzecz biorąc 1100 metrów bieżących odcinka drogi. My tutaj ją nazywamy Gajówką, dlatego że biegnie na Gaj, a generalnie rzecz biorąc rozpoczęte te działania w roku ubiegłym, uwieńczone, jak pamiętamy, odbiorem uroczystym przy udziale też i pana dyrektora generalnej oddziału tutaj toruńskiego lasów, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji. Odbieraliśmy 1085 metrów i w tym standardzie będziemy kontynuować, jak rzekł, na 1,1 km w przód, patrząc kolejne odcinki. Te drogi są ważne dla dwóch stron. Są ważne dla powiatu i są ważne również dla nas jako lasów państwowych. My, Lasy Państwowe, nie są jednostką budżetową. My się sami musimy sfinansować, a finansujemy się głównie ze sprzedaży drewna, a to drewno wywieźć trzeba. I rzeczą chyba taką pożądaną i kierunek, w którym ja zmierzam, żeby ten wywóz prowadził konkretnymi drogami, tak, na ten, które byłyby jak najmniej uciążliwe dla społeczeństwa, no bo te samochody 40-tonowe, tak, no nie mogą jeździć wszędzie, tak. Ja na pewno nie ustanę w staraniach, żeby kontynuować, no bo i ta droga, jak to powiedzieliście ładnie, Gajówka, tak, w kierunku Gaju jeszcze przecież nie będzie cała zrobiona, ale przecież również połączenie drogi w kierunku jeziora Najuchacz, tak, gdzie też tylko część wyremontowaliśmy, więc tutaj myślę, że potrzeby są. Ja mam tylko nadzieję, że dyrektor generalny nasze wnioski będzie pozytywnie opiniował. W sierpniu 2021 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie właśnie tego zadania. To zadanie było w szerszym zakresie, ponieważ raz, że odcinek był dłuższy, ale najważniejszym elementem tego zadania była przebudowa mostu. Na to zadanie mieliśmy kwotę 5 milionów złotych. Pierwszy przetarg odbył się w lipcu 2022 roku. Nikt został unieważniony przetarg, ponieważ żadna oferta nie została złożona. Stąd ponowiliśmy na przełomie sierpnia, września 2022 roku. Był drugi przetarg i on został również unieważniony, ponieważ mimo że zostały złożone trzy oferty, ale kwota, przypomnę, mieliśmy 5 milionów, a rozpiętość była od 9 do 15 milionów. Udało się, że tak powiem, ponownie uzyskać tą promesę, ale bez mostu. Most został wyłączony z tego zadania. Wartość tego zadania została ta sama, którą mieliśmy wcześniej, czyli przeznaczone, czyli wartość promesy 5 milionów. Także przystąpiliśmy do przetargu i przetarg czwarty został ogłoszony w sierpniu 2023 roku. A jak to ma wyglądać? Ano ma tak wyglądać, że po opuszczeniu Wałdowa jeszcze 350 metrów tejże drogi, bo ona ma swój początek we Wałdowie, na skrzyżowaniu z drogą do Wilkowa koło cmentarza,
350 metrów pozostawiamy bez zmian. To jest po prostu teren zarezerwowany na ewentualność w czasie przyszłym rozbudowy dwóch skrzyżowań sąsiadujących ze sobą, mianowicie na drodze z Trzcian do Gostycyna mamy pierwsze skrzyżowanie, cały czas przy cmentarzu, i nieopodal drugie skrzyżowanie na rozwidleniu dróg w kierunku Wilkowa, w lewo, w prawo na Olszewkę. Dlatego, żeby w przyszłości można było rozwiązania odpowiednie przeprowadzać, te 350 metrów to jest taki bufor. Od końca tego buforu 1 kilometr będziemy realizować w trybie tutaj podpisywanej umowy. Polegać to będzie dokładnie na technologicznie, żeby osiągnąć efekt na tym samym, co zostało zrealizowane kolejno w latach 2018-2019, czyli roboty po nawałnicy. Tam już 2 kilometry drogi są gruntownie przebudowane. Tenże pierwszy kilometr zostanie również w tym zakresie, w podobieństwie technologicznym, przebudowany. Kolejny odcinek składający się na zagadnienie umowne. Jest to odcinek 450 metrów. Opuszczamy Wałdówko, kończy się właśnie odcinek, ten pierwszy z 2018 roku, i pozostała część w stronę mostu. 450 metrów to jest mniej więcej do początku skłonu terenu, tam gdzie się zaczyna lasek. Tutaj jest troszeczkę poważniejsza sprawa, dlatego że tenże odcinek wymaga kompletnej rozbiórki. Kompletnej rozbiórki z powodu takiego, że jest ta konstrukcja z lat zamierzchłych posadowiona na gruntach beznadziejnie nie nadających się do dalszej eksploatacji. Są to grunty srodze wysadzinowe. Technologie robót w tamtych czasach były, jakie były, wykonawstwo było, jakie było. Służy to do dzisiaj. I każda cięższa zima pokazywała, że to nie tylko ubytki dosłownie wyskakujące, w cudzysłowie mówiąc, jak grzyby po deszczu, ale też i warstwy konstrukcyjne zaczynały pracować wysadzane przez podłoże. Zatem nie możemy sobie pozwolić na coś takiego, żeby tylko, mówiąc kolokwialnie, przykryć to nową nawierzchnią, bo to byłaby nazbyt ryzykowna akcja, która mogłaby się zemścić po pierwszej cięższej zimie z dewastacją wszystkiego, łącznie z tym nowo wykonanym. A zatem decyzja na etapie projektowania zapadła, będzie to odcinek kompletnie przebudowany od podstaw. Z tego też powodu, jak zerkamy na termin, daleki jestem od tego, żeby zakładać, że wykonawca do 30 lipca będzie pracował. Sądzę, że jak już roboty ruszą, to ruszą w odpowiednim czasie, też i bacząc na pogodę. Stąd dajemy bezpieczny termin, bo gdybyśmy założyli, że to ma być wykonane do końca roku, to by było założone, natomiast niemożliwe do wykonania. A nie daj Bóg, żeby tylko się pogoda załamała, to jesteśmy uwięzieni. I to byłaby to katastrofa. Zatem termin jest dostatecznie długi. Tenże środkowy odcinek będzie w bezpiecznych warunkach mógł być realizowany, natomiast cała akcja przygotowania tej części zagadnienia wymaga, jak zwykle w każdym przypadku, projektu organizacji ruchu na czas robót, a że będzie to się wiązało z zamknięciem odcinka kompletnym, tak należy założyć, to należy uzgodnić objazdy drogami niższych kategorii. To jest oczywiście zadanie wykonawcy, też w ramach kontraktów, specyfikacji warunków zamówienia opisane szczegółowo. Wykonawca wie doskonale, jak się tą sprawą zająć. No i trzeci odcinek to jest odcinek za mostem do sąsiedztwa z drogą krajową. Tam 135 metrów. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć wykonawcy dobrej aury, tej faktycznej i duchowej, jakkolwiek by nie patrzeć na to, i powodzenia w realizacji tego kontraktu. Kilka słów na temat pieniędzy na boisko wielofunkcyjne przy szkołach powiatowych w Więcborku. W
naszym ostatnim programie informowaliśmy o złożonym wniosku na ten cel. Dzisiaj już wiadomo, że zarząd powiatu otrzymał 2 miliony złotych. Dobrze, panie starosto, tu na razie jest ściernisko, można powiedzieć, ale będzie, no właśnie, miesiąc temu w naszym programie zapowiadaliśmy, że złożyliście wniosek do Polskiego Ładu o dofinansowanie budowy boisk przy dwóch szkołach w Więcborku. Będzie San Francisco? Będzie San Francisco, bo pieniądze mamy przyznane. Jesteśmy już na etapie projektowania tego kompleksu dwóch boisk, które znajdą się w tym miejscu. Na tym boisku, pamiętam, 100 lat temu grałem w piłkę ręczną, jak byłem uczniem liceum ogólnokształcącego w Więcborku. Tu będzie jedno boisko do piłki ręcznej i koszykówek. Tu będzie drugie boisko. W ramach tego również planujemy rozwiązanie problemu związanego z komunikacją, ponieważ przed szkołą mamy duży problem. Uczniowie dojeżdżają na dzisiaj do szkoły najczęściej samochodami. Są też miejsca pozajmowane przez pracowników instytucji obok, jak i mieszkańców. Chcemy zrobić parking również w ramach tej inwestycji, który będzie znajdował się tutaj w okolicy niedaleko. Mamy tu teren. Będzie też droga dojazdowa od ulicy Krótkiej, tu poprzez podwórko, nazwijmy to, szkół. Chcemy to również i ogrodzić w całości, tak żeby dostęp tylko był dla uczniów i dla osób wskazanych. Projektowanie i pozwolenie na budowę chcemy zakończyć do końca tego roku. Jak będzie gotowe, natychmiast ogłosić przetarg na wykonanie. Panie starosto, na pewno tam z przodu budynków tych szkół organizacja ruchu się sporo zmieni, nawet nie, że trochę, tylko sporo. No tak, no musi być bezpiecznie, nie może być tak, że w razie pożaru na przykład, tak, lub innych zdarzeń nie ma jak przejechać. I to jest problem dość kolosalny, tak? Jest kwestia też bezpieczeństwa dla uczniów, którzy dochodzą do tej szkoły, poruszają się, na przerwach wychodzą, nie mają gdzie się podziać. Tu również będzie miejsce, gdzie będzie można na przerwie spędzić trochę czasu i odpocząć przed ciężkimi zajęciami, jakie w tych szkołach się odbywają. Cieszę się z tego osobiście, bo tak jak wspomniałem, jestem absolwentem tejże jednej z tych szkół, tutaj liceum, i cieszę się, że dla młodzieży na najbliższe lata, myślę, że już od nowego roku szkolnego, te obiekty będą żyć innym życiem. Panie starosto, jeszcze jedno. Wspomniał pan o tym, że boiska, dwa wielofunkcyjne, ostatnie takie nowe, które gdzieś na terenie naszego powiatu zostały oddane do użytku, to zaraz przychodzi na myśl liceum ogólnokształcącym w Sępólnie i szkoła podstawowa w Sypniewie. Rozumiem, że mniej więcej o czymś takim samym mówimy. No tak, w liceum w Sępólnie jest takie samo boisko, jakie będzie tutaj. Różnica będzie polegać na tym, że nie będzie bieżni, ponieważ tutaj nie da zmieścić się tej bieżni ze względu na ukształtowanie terenu. Mamy tu dwa poziomy z różnicą terenu 1,5 metra, więc przerobienie takich mas ziemi pochłonęłoby ogromne koszty. Dlatego będzie boisko takie jak w Sypniewie, czy jak mówimy o Sępólnie, ale bez bieżni tutaj. Bieżnia na 60-13 metrów będzie gdzieś z boku, a tu będzie drugie boisko, bo mamy dwie szkoły, więc żeby, jak to się mówi, mogli pogodzić się ze sobą, to będą dwa boiska i dwie lekcje WF-u będą mogły odbywać się w tym samym czasie. A dodatkowo za plecami będzie tak zwany fitness na świeżym powietrzu. Będą tu postawione urządzenia do ćwiczeń, ale to już z innego źródła. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie z LGD. I to będzie realizowane też na początku przyszłego roku. Wspomniał pan, że jak tylko projekt będzie gotowy, natychmiast ruszamy z przetargiem, czyli na 1 września powinno być gotowe. Taki jest plan. Zrobimy to niezwłocznie, tak jak najszybciej można. Kilka dni temu Krajeński Park Krajobrazowy świętował 25-lecie istnienia. Była to okazja do zorganizowania konferencji na temat Pojezierza Krajeńskiego, ale też do przypomnienia o jakże ważnej roli parku w kształceniu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu. Dodajmy, że Krajeński Park Krajobrazowy jest największym w województwie kujawsko-pomorskim i jednym z największych w Polsce. Minione ćwierćwiecze to wyedukowanie dziesiątek tysięcy dzieci i młodzieży, uczestnictwo w piknikach, festynach przyrodniczych, dożynkach. Bardzo często te wydarzenia odbywają się w weekendy.
W 2018 odbiorcami edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego było 8,5 tysiąca osób. W 2019 5800. W latach pandemicznych, 20 i 21 roku, odpowiednio 2400 i 3,5 tysiąca. Oraz już jeśli wracamy do normalności w 2022, 5 tysięcy odbiorców. Jesteśmy przekonani, że edukacja, którą prowadzimy wśród dzieci i młodzieży, w przyszłości wpłynie na podejmowanie trafnych decyzji związanych z ochroną przyrody. Teren Krajeńskiego Parku jest bardzo bogaty przyrodniczo i krajobrazowo. Bądźmy z tego dumni, szanujmy to, aby nasze dzieci i wnuki żyły w czystym, nieskażonym środowisku. W myśl hasła Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci. Zobaczcie, jesteśmy między tym 2004 rokiem i 1 styczniem 99 rokiem, gdzie była reforma administracji samorządowej, kiedy powstawały powiaty, kiedy powstawały sejmiki, tak? Ten okres prawie 10 lat, a może i nastu, to był lat, gdzie samorządy lokalne, czyli patrz gminy, rozpoczynając od tego wspomnianego tutaj 27 maja, zastały tą naszą Polskę, tą naszą gminę, te nasze gminy w tym powiecie, w powiecie tucholskim, w powiecie nakielskim, w takim stanie ekologicznym nie najlepszym. Każdy z was to obserwował. Ja osobiście też pamiętam, jak chodziło się na spacer wokół jeziora Więcborskiego, a tu drugi zakwit, tak? A tu prawie trzeci zakwit, tak? A tu jakieś stare popegeerowskie oczyszczalnie typu rów cyrkulacyjny, które tylko nazywały się oczyszczalniami, a one nie działały, tak? Tu na terenie Więcborka były takie cztery. Kanalizacji prawie zero, a w zasadzie nic. No i trzeba było coś z tym zrobić, tak? Ale nie było jeszcze pieniędzy u nich. Pojechaliśmy do pana dyrektora Marona, który był dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, z pytaniem: panie dyrektorze, a na tą oczyszczalnię w Więcborku to jakieś pieniądze będą? A jesteście w zlewni Brdy? No nie, bo był program na zlewnie Brdy, tak? A my jesteśmy w zlewni Noteci. Powiat Sępoleński jest przycięty na pół, tu Noteć, tam Brda. No niestety nie ma. Gdybyście mieli jakąś formę przyrodniczą ochrony, na przykład park, to byście kasę dostali. No i tak się zaczęło. Dużo się wydarzyło. Myślę, że jako samorządowcy tych sześciu gmin jesteśmy chyba zadowoleni z tego, co nasi poprzednicy zrobili i ten park utworzyli. A wam, panie dyrektorze, pracownikom życzę, żeby podtrzymywać ten ogień, żeby on się tak dalej, jeszcze bardziej tutaj był, żeby to było dla dobra samorządu i społeczności lokalnej, bo to była ta podstawowa decyzja po to, żeby ten park utworzyć. Dziękuję. I na koniec naszego programu informacja o nowej prezes Szpitala Powiatowego w Więcborku. Po odejściu na emeryturę Marii Kiełbasińskiej, jej miejsce na tym stanowisku zajęła Bożena Pieczka, która na co dzień pracuje w administracji bydgoskiego Biziela i od 8 lat jest w Radzie Nadzorczej Więcborskiej Spółki. A ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Za ten czas dziękuję Państwu, każdemu z osobna i wszystkim razem. I myślę, że wiele by tutaj użyć słów, ale myślę, że jedno jest zawsze najbardziej wymowne i najbardziej właściwe. To najprostsze słowo dziękuję. Chylę czoło i dziękuję Państwu wszystkim za te wszystkie wspólne lata. Te lata tak naprawdę, które mi minęły, nie wiem w którym momencie i w którym czasie, one przebiegły bardzo szybko i kiedyś ktoś powiedział, że im człowiek starszy, tym bieg czasu jest jakimś przyspieszeniem innym, gdzie w przeszłości wydawało nam się, że jeszcze tyle przed nami i tyle czasu nam zostaje do zrobienia ważnych czy mniej ważnych rzeczy. Dzisiaj przyszedł ten czas dla mnie. Czas, gdzie
szpital, a przede wszystkim ludzie. I to jest moje najtrudniejsze zawsze, wiecie, że jak mówię o ludziach, to to jest chyba najważniejsza rzecz w tym, że szpital jest taką instytucją, jaka jest, że to dobro i tą jakość świadczonych usług przez tych ludzi jest dana naszym pacjentom, naszym mieszkańcom powiatu sępoleńskiego, jak również wszystkim osobom, którzy na terenie się znajdują, a są w potrzebie uzyskania pomocy. To przede wszystkim ludzie budują i kreują wizerunek naszej placówki. My jesteśmy do tego, czyli osoby, które zarządzają, aby kreować tą politykę, natomiast ludzie tak naprawdę bezpośrednio realizując zadania dają to, co najważniejsze, swoje serce i wiedzę, którą mogą dać naszym pacjentom. I po raz kolejny również personelowi dziękuję za ten wspólny czas. Tak naprawdę przygotowałam jeszcze list do personelu, ale myślę, że list został już przekazany, więc myślę, że nie dam rady już go przeczytać, ponieważ to najbardziej żal rozstać się z ludźmi i wiedząc, że ta opieka będzie na najwyższym poziomie, ale też kierowana pod nową panią prezes, którą znam z posiedzeń Rady Nadzorczej i wiem, że tak jak do tej pory, tak i dobro pacjenta i personelu będzie tym dobrem najwyższym. O tyle jest mi łatwiej przejść w ten stan inny. Nie powiem, że spoczynku, bo tak nie uważam. Natomiast w stan takiego spokoju przede wszystkim psychicznego. Zadanie trudne przede mną i łatwe. Trudne z uwagi na to, iż muszę spełnić Państwa oczekiwania po takim prezesie, jakim była pani Maria Kiełbasińska. Ogromnie, bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Szpital był fantastycznie zarządzany, o czym mogę stwierdzić poprzez fakt uczestnictwa i zasiadania w Radzie Nadzorczej przez niespełna 8 lat. Łatwe zadanie, ponieważ szpital po takim prezesie jest w bardzo dobrej kondycji, z fantastycznym personelem, pomimo ogromnych trudów związanych z utrzymaniem i pozyskaniem kadry medycznej, z fantastyczną załogą administracyjną, co zawsze podkreślam i dzisiaj na spotkaniu z administracją również to podkreślałam, fantastyczny zespół ludzi i młodych i w średnim wieku, bardzo merytorycznych, bardzo oddanych szpitalowi. Ja ze swej strony mogę obiecać, że zawsze te cele najważniejsze, które stoją przed każdą placówką medyczną, przed szpitalem, ja będę realizowała. Myślę, że satysfakcja osiągana z tej pracy jest stuprocentowa, ponieważ pokłonienie się nad każdym pacjentem i pomoc każdemu pacjentowi jest celem najważniejszym i samo w sobie już stanowi satysfakcję. Liczę również na Państwa ogromne wsparcie, wsparcie starostwa, co do tego to nie mam żadnych wątpliwości i zawsze to podkreślałam, jest ogromne, współpraca fantastyczna, współpraca z Radą Nadzorczą fantastyczna i proszę mi wierzyć, proszę Państwa, gdyby nie ten ogląd pozytywny szpitala Więcborskiego z punktu widzenia organów nadzorczych i właścicielskich i ta współpraca tak dobrze układająca się, nie podjęłabym się tak trudnego zadania w zakresie prowadzenia podmiotu, którego bym nie znała. Także dziękuję za dotychczasową współpracę i pomoc i oczywiście nie mam najmniejszych wątpliwości, że te stosunki i ta współpraca będzie się układała co najmniej tak dobrze jak dotychczas.